Czym jest medytacja? Większość ludzi na to pytanie odpowie, że jest to stan, w którym się odpoczywa. Z punktu widzenia naukowego, medytacja pomaga w obniżeniu wskaźnika śmierci z powodu różnych odmian raka, chorób serca, naczyń krwionośnych. Długotrwała medytacja poprawia zdolności umysłowe, koncentrację, pamięć, powoduje wyostrzenie się zmysłów, zwiększa odporność organizmu, obniża także cholesterol oraz ciśnienie krwi i co najważniejsze, zmienia fizycznie mózg. Musimy jednak pamiętać, że jest wiele form medytacji. Z buddyjskiego punktu widzenia mają one jednak wspólny skutek, czyli duchowe oświecenie i zrozumienie to, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy wszyscy jednością. W medytacji tradycyjnej nie chodzi o obniżenie cholesterolu lub stresu, ale o wyeliminowanie cierpienia poprzez odwrócenie myśli od mało istotnych rzeczy, takich jak obgadywanie drugiej osoby, myślenie, że jest się gorszym lub lepszym, że coś może nie pójść po naszej myśli i innych podobnych rzeczy. Oczywiście nie oznacza to, abyśmy mieli gdzieś wszystko i nie myśleli o niczym, lecz o to, aby rzeczy mało istotne nie zawracały nam głowy. Jeżeli pragniesz medytować, musisz ubrać się wygodnie, a następnie usiąść się w dowolnym miejscu. Nie jest wymagane siedzenie w pozycji kwiata lotosu, po czym zamykasz oczy i zaczynasz liczyć. W myślach od 1 do 20, następnie gdy doliczysz do 20, odliczasz w dół i ponownie, gdy dojedziesz do 1, zaczynasz liczyć z powrotem do 20 i tak kilka razy. Jeżeli w trakcie liczenia wpadnie tobie jakaś myśl do głowy, wtedy zignoruj ją i licz dalej. Po pewnym czasie myśli nie będą tobie zawracać głowy i utworzysz wokół siebie ciszę i spokój. Jeżeli spodoba się tobie medytacja, możesz ją ćwiczyć codziennie po 10-30 minut. I to by było na tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz w komentarzach. Pokaż filmik koledze, koleżance, aby także dowiedzieli się coś o medytacji. Na razie, trzymaj się, cześć!